dzisiaj z Julką! Hej, hej! I nagrywamy na wasze życzenie, tak, to nie jest tak, nie wiem. Nagrywamy, co dostałyśmy na święta 2014! Łop, łop! Jej! I to nie tak, że się chwalimy, ani nic w tym stylu, tylko podobno ten filmik jest jednym z bardziej oglądanych filmików na moim kanale i prosiłyście o to, żeby po pierwsze Julka była w filmiku, bo dawno jej nie było, a po drugie, żeby nagrać znowu ten filmik, więc proszę bardzo! To dla was. Yes! Więc ty zaczynasz? Ja zaczynam? Nie, ty zaczynasz, bo Kao oczywiście jak zawsze ma więcej wszystkiego. Niestety parę rzeczy będę musiała zostawić, ponieważ przyjechałam tylko z bagażem podręcznym, a mam parę rzeczy, które mają więcej niż 100 ml, więc no, nie zabiorę ich ze sobą. Na razie przyjdą do mnie paczką, tak. Dostałam zestaw z wazelin i tutaj jest czekoladowa świeczka, czekoladowe... Krem do rąk. Nie, balsam do ciała i krem do rąk, ale krem do rąk nie jest czekoladowy. I to kosztowało 20 zł, jakby ktoś chciał w Rossmanie, bo kupowałam to razem. Ja też. Teraz ja? Tak. A więc ja na Wigilię klasową dostałam od mojej koleżanki Zuzy case'a. To jest nasza selfie, jak była wymiana polsko-niemiecka i byłyśmy wtedy na Helu. To jest taki gumowy case z naszą selfie. Plus dostałam od niej również takiego pieska przytulankę. Nazwałam go Benzo. Nie wiem dlaczego. Zakaszli Benzo. Tak, chyba. Wtedy miała urodziny. I również dostałam od niej płyn do kąpieli, który jest w łazience. Z brokatem. Brawo za nieprzyniesienie. Ale jest w łazience, możecie wierzyć na słowo. Dobra, ja dostałam od Julki mamy zestaw, bo to nie jest od ciebie, nie? Ode mnie też. To od Julki mamy i od Julki dostałam zestaw z Yves Rocher z owsem, znaczy zapach owsa, owsu? Owies ma taki zapach jak właśnie to. Tak, i tutaj jest żel pod prysznic i balsam do ciała, także cudownie pachną. Jas. Ja dostałam od mojej przyjaciółki Basi dwie płyty. Jedna z nich, możecie nie zauważyć, ale tutaj, bo tutaj są napisy, jeszcze nie odpakowałam, bo... Nie wiem. Ja jeszcze nie odpakowałam, tutaj jest Wesołych Świąt Pampuszku, Serduszko i Choinka. I to jest płyta chłopców Midnight Memories. I dostałam od niej również płytę Justina, My Worlds, bo ja mam My World 2.0, a to są tak jakby dwa. My World. I dostałam również od niej wkłady do Instaxa. I to są takie na nasze, na wyjazd w góry. Pojedziemy w lutym. Ja dostałam jeszcze zawieszkę do Pandory. Taką... postaram się wstawić to zdjęcie. Jak wstawię zdjęcia, to sorry. Pewnie nie wstawię. Taką książkę z napisem Fairy Tale i z tyłu ma żabę i księżniczkę. Jest taka cute ta zawieszka i w ogóle słodka. Tak. Ma tyle rzeczy, że nie wie co wybrać. Ja dostałam perfum, który bardzo chciałam dostać. Jest również chłopców, jest to perfum That Moment. Jest w takiej buteleczce, wygląda prawie tak samo jak Our Moment, tylko nie ma przezroczystej buteleczki. Ma prawie taką samą nazwę. I nie ma piórek, ale pachnie lepiej. Pachnie lepiej niż, bo tak melonowo. I uwielbiam go. On mi się podoba o wiele bardziej od Our Moment, ale Our Moment też mam. Ja dostałam od Julki parę rzeczy. Raz, dwa, trzy, gdzie jest czwarta? I wszystkie były zapakowane cudownie, pomysłowo i w ogóle, ponieważ były... Każda rzecz miała na sobie literkę, było, więc było C, L, A i U i każda jeszcze miała... Tak, bo tu L rozwaliła. Co z tego? Proszę bardzo. Więc przy każdym jeszcze było... Zasłaniasz mi twarz. Więc... Wierzcie mi na słowo, że to utopał. Więc przy każdym jeszcze, przy każdej literce była piosenka. Dostałam, tak, dostałam książkę Justina Biebera First Step. Tą taką fetus, jak ja to mówię, fetus Justin po angielsku.
co jest cudowną wiadomością, ponieważ ja ją bardzo chciałam. I dostałam też jamnika różowego, takiego z opruszką, ale to nie tylko jest jamnik, słuchajcie, bo nie jest, nie wiem, czy jesteście przygotowani, bo to jest też długopis, więc po prostu czat i w ogóle zobaczcie, jak pasuje. Także trochę większy. No. Także to dostałam. I dostałam jeszcze to, co mam na ustach, czyli to jest lip lacquer z Vibo Rock With Me w numerze... O numerze 1 oraz lakier do paznokci, który też mam dzisiaj na paznokciach, i to jest Glamour Sand z Vibo o numerku 5. I to było na mojej wishliście. Dobra, a więc tak, ja od Klau dostałam taki lakier. A, w co było opakowane? Było opakowane. Każda z rzeczy, które dostałam, była opakowana w jakiś taki. No, w papier. A na tym papierze oczywiście nie było Julka, Juleczka, Julinia, bo miałam się domyślać, że to dla mnie. I były teksty, które tak jakby troszkę podpowiadały mi, co jest w środku. I była gra słów bardzo dobra, powiedz, tak, bardzo dobra. Bardzo dobra, genialna. Dostałam taki lakier OPI, jest o nazwie A Definite Must Have. To jest nazwa? Tak, to jest też gra słów. Tak, a definite most have. My o usy tu. Most have. Jest taki różowy, tak jakby z troszkę takim perłowym połyskiem, jest bardzo ładny. Dostałam również dwa case'y. Jeden jest ze sówkami, ponieważ ja uwielbiam sowy. Jest świąteczny. Świąteczny, mają Christmas sapeczki. Drugi uważam, że jest przepiękny i Klau ma... Dobra. I Klau ma go również i strasznie się z niego cieszę, ponieważ jest prześliczny. Jest to taki przezroczysty case z donatami. Taki. Jest prześliczny. Dostałam również od niej kalendarz z Justinem. Jest moim zdaniem idealny w takich rozmiarów, ponieważ mogę sobie wtedy przyczepić na taką masę klejącą, bez przyczepiania do ściany, nie niszcząc jej. Więc bardzo się z tego powodu cieszę, a... Do tego również był plakat, który już sobie powiesiłam. Tak, w szafie, co prawda, ale jest. Jak będę się ubierać, to Justin na mnie patrzy. Dostałam również od Klau i jej rodziców przepiękny prezent. Ponieważ ja mam urodziny 19 stycznia i dostałam bilety lotnicze do Londynu, do Klau, od 15 do 20 stycznia, więc bardzo się z tego powodu cieszę. I naprawdę bardzo, bardzo się cieszę i... No. Yes! Aww. Także Julka będzie ze mną w urodziny i na pewno będzie vlog, ponieważ mam zaplanowany cały weekend dla niej już i szykuję parę odjazdowych rzeczy, także... Jedyne co na razie wie, że wybieramy się do Brighton i to jest jedyne... To jest w ogóle zdziwko! Także hejo! No, ja dostałam następnie od Mleka. Mojej. Ale super! Świetny, nie? No. Dostałam taki kabelek USB, który w ogóle ma świetną długość do ładowania telefonu i on jest czarny w takie różowo-fioletowe kwiatki, co jest po prostu tak przysłodki, że uważam, że jest super cute. Ponieważ ja mam urodziny 19 stycznia i dostałam bilety lotnicze do Londynu, do Klau, od 15 do 20 stycznia, więc bardzo się z tego powodu cieszę i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę i... Yes! Aww. Także Julka będzie ze mną w urodziny. I na pewno będzie vlog, ponieważ mam zaplanowany cały weekend dla niej już i szykuję parę odjazdowych rzeczy. Także... Jedyne co na razie wie, że wybieramy się do Brighton i to jest jedyne... To jest w ogóle zdziwko! Także hejo! No, ja dostałam następnie od Mleka. Mojej. Ale super! Świetny, nie? No. Dostałam taki kabelek USB, który w ogóle ma świetną długość do ładowania telefonu i on jest czarny w takie różowo-fioletowe kwiatki, co jest po prostu tak przysłodki, że uważam, że jest super cute. No i jest bardzo przydatne, ponieważ takich pędzli. Aha, czekaj, ma coś na twarzy. Ja to widzę. Już? Tak.
takich kawy nigdy za wiele. Dostałam od niej też dwa lakiery, które są cudowne. Jeden to jest, oba są z Eveline, jeden to jest 936, ponieważ powiedziała, że miałam takie włosy, więc kupiła mi taki lakier. A drugi to jest 948, taki kobaltowy. No nie, nie wiem. Zeszło? Czy zaszło? Czy zrobiłaś? Nie, no zeszło. Nie robiłam. Gącjana schodzi bardzo szybko. A nie robiłam, bo nie chciałam farbować tam nigdzie, wiesz, żadnej wanny czy coś. A, zapomniałam. No. Więc to dostałam od Mleczyka. Kochana, dziękuję ci bardzo. A i dostałam jeszcze batona, ale już go zjadłam. Yes. Ja dostałam jeszcze od mojej najcudowniejszej mamusi perfum Justina, ale to jest Collector's Edition. Decky Collection Edition, tak? Coś takiego. Tak, Decky Collector's Edition i jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ też bardzo go chciałam. Ogólnie wszystko, co dostałam, bardzo chciałam, więc się z tego cieszę. Ja dostałam jeszcze tutaj... Aha, dostałam tak, tą bluzeczkę, którą mam na sobie, to jest taki crop topic. Ona jest w takie białe, malutkie kropeczki i ona jest cała na pewno, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie zerknąć. Jest bardzo, bardzo, bardzo fajna i do tego dostałam takie podkładki urocze z Mikołajem i chyba coś jeszcze. A koszulka jest mega słodka, zaprezentuj. Work that girl! No, coś, wydaje mi się, że coś jeszcze do tego. A, tak, dostałam, Izo, jestem głupia. I do tego dostałam jeszcze książkę lekkostronniczych. Przejdźmy dalej, bo płakać mi się chce, dziękuję. Znaczy, cieszę się. Nie, że mi się chce płakać, bo dostałam tą książkę, tylko... Tak. Jak idziecie 3 stycznia na 1000 odcinek, nie lubimy się. Bardzo się nie lubimy. Dlaczego? Bo ja nie idę. Ale dlaczego możecie? Można tam iść? Tak, były bilety, żeby iść na ostatni odcinek w Warszawie. I gdzie sobie siedzisz? Tak, i oglądasz, jak na żywo. Już pomagamy rzęsie? Tak. Właśnie mówiąc o moich krótkich rzęsach, to dostałam serum przyspieszające wzrost rzęs For Long Lashes. Przyda się. Yes! Jak chcesz, one możesz that. Mi pożyczyć. Nie. Możesz mi pożyczyć, bo ja mam też trochę. Ale nie, przysięgam, bo mi zaczynają wypadać. No, a mi rosną. Będą rosnąć. Dostałam również ja płytę Eda, którą bardzo, bardzo chciałam dostać. To jest wersja deluxe, więc ma... 5 lat... To poczekamy chwilę, Julka liczy. Ma 5 dodatkowych utworów. Myślałam, że dostanę normalną, ale bardzo się cieszę z tej i no. Tutaj mam takie erytrocyty, bo wiecie, ja jestem biolchemem, to oby to były erytrocyty. Czerwone krwinki. Nie erytrocyty, to trochę słabo. Nie, sprawdzimy i nie wstawię na górze. Okay. Nie wiem, jak wygląda. Nie wiem, ja się nie znam w ogóle, więc... No, dostałam jeszcze tak, dostałam 2 tusze, z czego jeden został w domu, ale jest to Maybelline Volume Express. Waterproof mascara i druga to jest Vivo Growing Lashes Stimulation. I dostałam też takie dwa zestawy. One są mega słodkie. Takich gumek, nie wiem jak to się nazywa dokładnie tam. Są świecące i są w różnych takich kolorach. Tutaj są bardziej neutralne, bling. Ale są takie sprinkle of glitter. New Yorker, jakby ktoś chciał. Ja bym chciała. Kupię ci, jak będę, będę po spódniczkę. Dobra. Ja dostałam z Wukruka takie prześliczne, prześliczne kończyki, które mam teraz na sobie, więc pewnie ich nie widzicie. Ale są to takie malutkie kółeczka. Okrągłe. Kółko jest wypełnione. Są to takie malutkie okręgi. Które mają po dwóch stronach kilka takich malutkich błyszczących kryształków i są prześliczne. Są bardzo ładne. Ja dostałam, jeszcze zapomniałam powiedzieć wcześniej do tej książki, jeszcze jeden lakier z Vibo, ten Glamour Sun o numerku 1.
I zostało mi parę rzeczy, więc pokażę może te dwie. Dostałam dwie książki Agaty Christie. Jedną to jest Po pogrzebie i do tej dostałam takiego małego, malutkiego, słodkiego aniołka. Ja dostałam z Wukruka takie prześliczne, prześliczne kończyki, które mam teraz na sobie, więc pewnie ich nie widzicie. Ale są to takie malutkie kółeczka. Kółko jest wypełnione. Są to takie malutkie okręgi, które mają po dwóch stronach kilka takich malutkich błyszczących kryształków i są prześliczne. Są bardzo ładne. Ja dostałam, jeszcze zapomniałam powiedzieć wcześniej do tej książki, jeszcze jeden lakier z Vibo, ten Glamour Sun o numerku 1. I zostało mi parę rzeczy, więc pokażę może te dwie. Dostałam dwie książki Agaty Christie. Jedną to jest Po pogrzebie i do tej dostałam takiego małego, malutkiego, słodkiego aniołka. Jest słodki. Nie nagrywa się? Jezus, o dziwo się nagrywa. Yes! Już. Po pogrzebie i druga książka to też jest, tak jak mówiłam, Agata Christie, Niedziela na wsi. Tak. Ja również dostałam... Zazdroszczyć tego. Nie tego, tamtego. Ja również dostałam taki zestaw pędzelków i to jest bardzo przyjemne. Są bardzo, bardzo fajne. Się cieszę, że je dostałam. Są takie... Mają fajne takie, widzicie. Jest 5 różnych. Jest bling bling opakowanie. No pokaż! Swag Casta! Właśnie! Właśnie, właśnie, bo ja jestem Swag Master from Dom Casta. I to jest takie. To jest mój wachlarz. I ja mam dwie ostatnie rzeczy, które dostałam. I to są obie rzeczy z Justinem. I dostałam 100% oficjalnie Justin Bieber dopiero ktoś się nie zmazał. Ktoś nie zmazał ceny. Tak, bo nie chcieli mazać po książce. A no tak, o. Ja zawsze marzę. Więc dostałam to i tutaj jeszcze była oczywiście wkładka, bo to jest bożonarodzeniowo-urodzinowy prezent, więc ogólnie miałam wkładki w tych wszystkich tych i dostałam... Hajs, hajs, money, money, money! If you know that you want it, I don't want it, tak! I dostałam jeszcze film Justina Biebera, więc będziemy oglądać cały czas! Ja dostałam rzecz, której w ogóle się nie spodziewałam, bo wszystkie były wyprzedane. Co prawda znalazłam sobie to na aukcji na Allegro i zostały cztery, tam było 4 days left, więc bałam się, że nie dostanę. Znaczy, nawet nie myślałam, że dostanę, o tak. Ale jednak moja mamcia mi to kupiła. I bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to Deluxe Deluxe Tokyo Hotel Kings of Suburb. Jest to Deluxe Deluxe Tokyo Hotel Kings of Suburbia i to, od razu wam powiem, co tu jest. Jest to zestaw składający się z dwóch płyt takich do gramofonu. Mój brat ma gramofon. Jaki? Winylowy. Winylowy. Chciałam powiedzieć wiolinowych, więc dobrze, że tego nie zrobiłam. Cześć. Z książki ze zdjęciami, która jest przepiękna. To jest małe Pumbi. Daj mi to. Hej Tom, gdzie jesteś Tom? Tom! Jas, Tom! Ja. Jest piękna, książka jest piękna. I tutaj mam płyty CD, które wyglądają jak małe płyty winylowe, tylko takie złote, bo to przecież jest takie Hotel i Bill. Tutaj mam małą książeczkę z tekstami piosenek, tak jak w każdym tym. I również składa się z kasety, która jest taka devilish i to jest takie old school. I strasznie się z tego cieszę. To był bardzo szybki filmik, jak ja! Ja bym chciała powiedzieć. Okay. Ja bym chciała powiedzieć. Okej, okay. Girl. My powiedziałyśmy wam, co dostałyśmy na święta, ale również chciałybyśmy wiedzieć, co wy dostaliście na święta, więc napiszcie w komentarzach na dole, co wy dostaliście na święta, czy jesteście zadowoleni, jak spędziliście Wigilię oraz te dwa dni świąt. I mamy nadzieję, że nasz filmik wam się spodobał. Mamy też nadzieję, że te święta były dla was super, mimo wszystko, nawet jak było coś nie tak, to tak czy inaczej mam nadzieję, że uśmiechaliście się i najedliście się i dostaliście fajne prezenty i byliście z fajnymi ludźmi, nie tak jak ja niestety utknęłam z Julką. Jeśli chcecie być na bieżąco, wystarczy zasubskrybować kanał Kau.
kliknąć na dole. Subskrybuj. Tak. Oraz dać lajka pod tym wideo, ponieważ tak was ładnie prosimy. Lajki są fajne. Jeśli lubicie święta, dajcie lajki. Jeśli chcecie śnieg, dajcie lajki. Jeśli spodobał wam się śnieg, dajcie lajki. Jeżeli coś zjedliście, to dajcie lajki i idzie Gosia. Cześć Gosiu! Impreza się teraz dopiero rozkręci. Jak ładnie. Chcesz się ciocia przywitać? Pokazać się w kamerze? Także, jej! Mamuś, może zagrasz z nami w nasz tańc. O, bo będziemy tak teraz kręcić. Ale czar będzie. Yes, girl, yes. Dobrze, niedobrze to jakby co, no to przerwiesz nami, będziesz z nami. Pa, pa, kocham cię, pa, pa. Ja też. Yes. 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 Girl. Your body's a wonderland. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Bang bang into the room. I love you all it bang bang all over you. I'll let you get it. Sprawdzisz przy okazji, jak stoisz? Czy się nagrywa? Tak. Okej. Okej. Aha, bo ja muszę iść na popie. Tak. Ej, ale tu pachnie mi się na się czymś. Tak. Dostałam również od kogoś przepiękny prezent, ponieważ... I sam... dostałam również od Klau i jej mamy przepiękny prezent. Dostałam również od Klau i jej rodziców przepiękny prezent. Uniwersalnie powiedziałam. Tak, ja już dobrze. No zadnać coś. O, ła, 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 ła! Co to było? To była moja kość, nie żartuję. Co? Dobra, nic nie złamałam. Nie widać różnicy. Zapomniałam, że takie króciutkie rzeczy. Ej, nie, no myśl, proszę. Cute. Czekaj, jest mistletoe gdzieś tam u góry. Pokaż mi. No i na dół. Ej, to jest tak mega słodkie, że masz wszystkie rzęsy idealnie tej samej długości. No. Ale są krótkie, ale jest... O Jezu, Jezus! Baj! Dubaj! Tak jak Miranda do Zoe. Chcę położyć głowę na twojej tej... Bo... Z tak, tak, a Miranda zaczęła pamiętam. 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 To jest ja? Tak. Us albo me now. Just look at me. If we start from something, something would be nothing. Nothing if you're hot in a dream with me. Where would I be if you didn't believe it all? I was feeling to the sky if you didn't believe. Wszystkie cztery zostają. Zresztą ten mam dzisiaj na pewno.